Ale nie tylko obiekt handlowy, bo między innymi Kino Helios, które funkcjonuje też tam Bałtyk, bo ten prawdziwy Bałtyk został zamknięty. Czyli ja nie wiem, który jest teraz prawdziwy. No ten, który funkcjonuje u Państwa. No to myślę, że prawdziwy jest ten, który wybudował prezes Tomasz Jagiełło i firma Helios. Myślę, że to naprawdę chyba najpiękniejsze kino na świecie, ale na pewno najnowocześniejsze w tej części Europy. Myślę, że Łodzianie mogą być bardzo dumni z tego, że nagle mają w swoim mieście coś, co jest standardem, można powiedzieć, co najmniej europejskim. Także żadna metropolia europejska nie postawiłaby się w takiej inwestycji i takiego obiektu, jakim jest Kino Helios w Sukcesie. Podczas 8. Forum Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi podsumował Pan ten panel dyskusyjny dotyczący, jak przebić kryzys w sukces, jeśli chodzi o kontakty z Ukrainą, Rosją, w czterech takich punktach. Myślę, że bardzo prawdziwych i myślę, że bardzo logicznych dla zwykłego polskiego biznesmena. Między innymi niech Państwu nie przeszkadza. No cóż, tak oczywiście, to oczywiście jest to widzenie z dziedziny medycyny, ale pytanie na to jest zastosowane. Biznes naprawdę sobie poradzi. My nie potrzebujemy ekstraordynaryjnego wsparcia, natomiast chcemy dobrego i sprawiedliwego prawa gospodarczego. Chcemy dobrych i sprawiedliwych szybkich sądów. To nam bardzo przeszkadza. Przeszkadza chyba każdemu obywatelowi, tak? Bo to jest po prostu nie fair, że musimy bardzo często tak długo czekać na wyrok, szczególnie gospodarczy czy cywilny. Chcemy, żeby praca była tak samo opodatkowana. Przedsiębiorcy nie są zainteresowani grom nieuczciwą wyglądem rynku pracy. Dla nas najważniejszą wartością są ludzie, to są nasi pracownicy. I ciężko zarządzać firmą, jak każdy ma inne zobowiązania podatkowe, w zależności od umowy i od swojej inteligencji. Wspaniale. Takie jest zdanie, może nie wszystkich przedsiębiorców, ale na pewno ja reprezentuję tą część, która tak uważa. Chcemy dłuższego, bardziej przyjaznego systemu podatkowego. To myślę, że się powoli dzieje. I to, co jest najważniejsze, tak? To my jesteśmy częścią już tego ostatniego, czwartego punktu. Jesteśmy częścią tej dyskusji. To musi być dobra współpraca między nauką a przedsiębiorcami i biznesem. Tylko jak powiedziałem, to jest tylko droga do zbudowania gospodarki konkurencyjnej, opartej o wiedzę i o innowacje. Panie prezesie, w latach, od lat 90. profesor Leszek Balcerowicz chciał wprowadzenia podatku liniowego. Wtedy była do tego atmosfera i tak dalej, ale zostało to ten projekt wstrzymany. I to było chyba najprostsze rozwiązanie, żeby zrobić polski biznes i zamknięcie rozwoju szarej strefy. Tak pan mówił, na rynku pracy. Tam jeszcze chyba jedno ugrupowanie nam coś obiecywało i nie tylko obiecywało. Nie dotrzymało słowa w zakresie ujednolicenia i ułatwienia tego systemu podatkowego. Absolutnie ma pan rację, bo im niższe są podatki, tym jest mniejsza szara strefa. Im mniejsza jest szara strefa, tym wbrew pozorom są większe wpływy do budżetu. Oczywiście trzeba gdzieś to wyważyć, żeby one nie były za niskie, tak, żeby one były sprawiedliwe. Dlatego są makroekonomiści i myślę, że nie pozwolili sobie z taką, powinni sobie z takim dylematem zacząć się radzić. Panie prezesie, pan jako prezes Partner Center i Fabryki Biznesu, no i też właśnie teraz szef sukcesy. To chyba się pan zetknął właśnie z tą machiną biurokracyjną przy właśnie pozyskiwaniu różnego rodzaju pozwoleń. Przecież to ogromny szmat czasu, co później się wszystko zmienia, na przykład zagospodarowanie przestrzeni. Ja nie jestem szefem sukcesu, to po pierwsze, jestem prezesem zarządu i tam właścicieli jest bardzo wielu. Teraz już zajmuje się tym firma CBR i ona tam zarządza. Natomiast wie pan, myślę, że każdy powinien robić to, co potrafi najlepiej. Znaczy, żebyśmy nie musieli robić czegoś po dwa razy. Czyli wszystko jedno, co robię, to włóż w to serce i umysł 100%.
Czyli tak jak mój dziadek kiedyś powtarzał, byłem małym chłopcem, mówi, wnoszę się, nawet jak zamiatasz, to tak zamiatasz, żebym nie musiał po tobie odpowiadać. Jakie pan zagrożenia w najbliższych latach widzi przed polską gospodarką? No, tu się mówi o różnych sprawach, jeśli chodzi o lidera eksportów Unii Europejskiej, Niemcy. One są potęgą, no i my raczej nie mamy z kim walczyć, jeśli chodzi o to, żeby coraz być wyżej w stosunku między nimi właśnie do tej potęgi, jak są Niemcy. Proszę pana, scenariusze są bardzo różne. Ja nie czuję się na siłę, aby Unię wdrożyć ze ścianej kuli. Po prostu nie będę. Ale mogę powiedzieć, co mnie się wydaje na dzisiaj największym zagrożeniem, to wydaje mi się brak jedności klasy politycznej ponad podziałami dla polskiej racji stanu. To jest kwestia. A powiedział to nasz dzisiejszy gość, Krzysztof Apostolidis, prezes Partner Center i Fabryki Biznesu, a także honorowy konsul w Łodzi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przepraszam za pomyłkę na początku, ale...